Kolejne światła to światła kierunkowskazów. Aby uruchomić światła kierunkowskazów, pamiętajmy, że wcześniej musimy przekręcić zapłon. Przekręcamy kluczyk dwukrotnie w stacyjce. Lewą ręką na drążku znajdującym się po lewej stronie uruchamiamy lewy kierunkowskaz, opuszczając drążek do dołu. Uruchamiamy w ten sposób kontrolkę po lewej stronie. Jest to lewa strzałka w kolorze zielonym. W ten sam sposób wyłączamy lewy kierunkowskaz, podnosząc drążek do góry. Aby włączyć prawy kierunkowskaz, uruchamiamy go, podnosząc drążek w prawą stronę do góry. Prawy kierunkowskaz wyświetla nam się na desce rozdzielczej po prawej stronie w postaci zielonej strzałki migającej wielokrotnie. Również prawy kierunkowskaz wyłączamy, przesuwając dźwignię po lewej stronie kierownicy w kierunku przeciwnym. Uruchamiamy światła kierunkowskazów, opuszczając drążek znajdujący się po lewej stronie kierownicy do dołu. Uruchamiamy w ten sposób przedni kierunkowskaz znajdujący się w przedniej lampie, bardziej do wewnątrz pojazdu. Świeci się nam żarówka barwy żółtej samochodowej. Również uruchamiamy kierunkowskaz w lewym lusterku, również za pomocą żarówki w kolorze żółtej samochodowej. I trzecim kierunkowskazem jest kierunkowskaz znajdujący się w tylnej lampie, również żarówka barwy żółtej samochodowej. To samo robimy, włączając prawy kierunkowskaz. Drążek przy kierownicy przesuwamy do góry i również uruchamiamy w ten sposób kierunkowskaz w tylnej lampie barwy żółtej samochodowej. Jest to pierwszy kierunkowskaz. Kolejny kierunkowskaz prawy znajduje się w lusterku prawym, również żarówka w kolorze barwy żółtej samochodowej. I ostatni kierunkowskaz prawy w przedniej lampie po prawej stronie, tak, bardziej do wewnątrz pojazdu, również żarówka w barwy żółtej samochodowej. Na tym polega obsługa tutaj kierunkowskazu lewego i prawego w samochodzie Toyota Yaris. Kolejnym elementem są światła awaryjne, które uruchamiamy bez pomocy przekręconego zapłonu w stacyjce. Światła awaryjne znajdują się na przycisku po prawej stronie kierownicy. Jest to przycisk z oznaczonym trójkątem świateł awaryjnych. Naciskamy go ruchem od siebie do przodu. Uruchamiamy w ten sposób dwie kontrolki, które nam pokazują światła awaryjne, czyli strzałka po lewej i strzałka po prawej stronie w kolorze zielonym, migające na przemian. I teraz pokażę Ci tę czynność jeszcze raz. W celu uruchomienia świateł awaryjnych naciskamy przycisk znajdujący się po prawej stronie oznaczony czerwonym trójkątem. W ten sposób uruchamiamy kontrolkę na desce rozdzielczej, która pokazuje nam dwie strzałki w kolorze zielonym migające na przemian. Również w ten sam sposób wyłączamy światełka awaryjne, naciskając z powrotem przycisk. Włączamy światła awaryjne i w ten sam sposób, tym samym przyciskiem je wyłączamy. Pojawiają się kontrolki, za chwileczkę gasną.